A miałem dzisiaj jechać na ryby. Chyba nie zaryzykuję. Witam Was wszystkich. Ciemno, szaro i ponuro. Zbliża się wieczór. Zaraz skoczę po jakieś zakupy dla babci, memloki, jakieś owoce, jakieś ciasteczka. Jutro zapowiadają 22 stopnie, więc do południa pojadę do babci, a po południu wyruszę na łowy. Czas najwyższy zarzucić znowu wędkę, ponieważ byłem chory. Nie byłem na rybach prawie 2 tygodnie. Łapy, komentarze, mile widziane, reklam nie przewijamy. Dzisiaj Wam powiem, jaki zrobiłem kilka dni temu eksperyment. Słuchajcie, dostałem od swojego braciszka prezent kiedyś. Taki psikacz, niby letni, ale bardzo krótkotrwały, niby świeży, ale taki kwiatowy, mało cytrusów. Jak się 8 razy nim prysnąłem, trzymał, może czuć go było z 2 godziny. No ale dostałem też kiedyś sporo próbek, jak Halloween wchodził na rynek Halloween X. Byłem wtedy jeszcze w Niemczech, na siłowni rozdawali próbki. Trenerzy mnie znali, mówią do mnie: weź tego więcej, bo mamy tego sporo. No i sobie wziąłem troszkę tych próbek, rozdałem znajomym. Słuchajcie, Halloween, fajny zapach, podobny troszeczkę do One Million, taki słodkawy. Troszeczkę się różni od One Million, nie jest takim ulepem jak One Million, ale ma coś w środku takiego, że po dłuższym czasie cię męczy, takiego gryzącego. Słuchajcie, jest coś tak wyraźnego w tym zapachu, że po kilku godzinach zaczyna cię męczyć. No i trzyma na mnie jeszcze wyczuwalny gdzieś 7-8 godzin, ponieważ to próbka z początków produkcji, kiedy wchodzili na rynek, więc trwałość też jest na odpowiednim poziomie. Także jeden był za krótkotrwały, a drugi znowu ma coś w sobie mocarnego, męczącego. No i sobie pomyślałem jakoś 3 dni temu, spróbuję je ze sobą wymieszać. No i przed wyjściem na siłownię około godziny 14 z tego świeżaka nietrwałego sobie prysnąłem dwa psiki, czyli łącznie 4 psiki. No i słuchajcie, gdzieś mi ta próbka teraz tutaj spadła. Nieważne, zaraz ją znajdę. No i poprawiłem na to tym Halloweenem też po 2 psiki z każdej strony. Pomyślałem sobie, zobaczymy, co się wydarzy, co z tego wyjdzie. Zamieszanka. No i powiem Wam, na początku szedłem na siłownię, cały czas to czułem wyraźnie. W ogóle, co mnie zaskoczyło, że ten mało trwały, jak dodałem tego Halloweena, zrobił się nagle mocno wyczuwalny i trwały. Szedłem na siłownię, na świeżym powietrzu czułem tą mieszankę. Zrobiła się taka troszeczkę owocowa, troszeczkę cytrusowa, taka, słuchajcie, ale taki zapach balsamiczny, nie taki świeżak, tylko taki, słuchajcie, taki ciepły, jesienny, fajny w sumie zapach, ala coś home. Nie mogę teraz sobie przypomnieć, czy z Diora, czy z czegoś, tak troszeczkę mi przypominał. Mówię, niezła wyszła z tego mieszanka, zobaczymy, jak długo będzie to trzymało. Poszedłem na siłownię. Z czasem zaczynał być coraz bardziej intensywny. Słuchajcie, tak go czułem na sobie, że zaczął mnie ten zapach męczyć. I nawet ten słabeusz w połączeniu z tym Halloweenem zrobił się naprawdę trwały i wyczuwalny, i te nuty się wymieszały. Raz czułem
Bardziej tamten jakiś taki kwiatowy, świeży, za chwileczkę wchodził ten Halloween, a jeszcze za chwilkę oba naraz. No powiem wam, mieszanka wyszła taka, że chyba czuć mnie było na siłowni z 5 metrów, nie? Pomyślałem sobie, pewnie za chwileczkę to się uspokoi, no bo ten jeden słabeusz, ten ciut mocniejszy. Nic z tego, słuchajcie. Wróciłem z siłowni, zjadłem, nagrałem dla was filmik na działeczce z papryczkami, siedziałem, cały czas go czułem, ale co najlepsze, po 3 godzinach ten zapach w ogóle, słuchajcie, kompletnie się zmienił. W ogóle by się przydało tutaj jeszcze prysnąć jakiś taki cytrusowy, żeby miał więcej cytrusów, a nie owoców, kwiatów, żeby był taki, słuchajcie, bardziej świeższy. Gdzieś po 4 godzinach zrobił się ten zapach. Czasem kobiety używają takich zapachów, taki kwiatowy, słuchajcie, tak czuć było praktycznie same kwiaty, jakbyś wszedł do kwiaciarni. Taki ciężki, aż duszący był ten zapach, aż zaczął mnie powoli już męczyć, słuchajcie. No normalnie głowa zaczęła mnie od niego boleć, mówię, ale się zrobił taki, słuchajcie, ciężki, gęsty, jakbyście w kwiaciarni byli. Pachniałem jak jakaś stara tirówka normalnie spod lampy w porwanych rajstopach, albo jak babcia klozetowa 70-letnia, no. Taki zapach czasem te starsze kobiety mają, wiecie, taki kwiatowy, taki duszący. Ja nienawidzę takiego zapachu, ale pomyślałem sobie, pewnie to jest przejściowe. No i słuchajcie, wróciłem do chaty, coś tam jeszcze porobiłem. Ten zapach trzymał się na mnie od godziny 14 do godziny 24. Jeszcze był dobrze wyczuwalny, tak? 10 godzin, słuchajcie, zanim poszedłem pod prysznic o północy, to jeszcze go wyraźnie na sobie czułem. Tyle, że po powrocie do domu z działeczki, gdzieś koło godziny 19, 20, bo jeszcze byłem potem na zakupach, minęła ta faza ciężko kwiatowa. Już nie czułem się jak tirówka w porwanych rajstopach, wyeksploatowana. Słuchajcie, zjadłem kolację, położyłem się na kanapie, chyba odpisałem wam troszeczkę na komentarze i nagle zaczął pachnieć identycznie jak Calvin Klein One. Kto kojarzy ten zapach? Troszeczkę świeżawy, troszeczkę kwiatowy, taki jakby troszkę cytrusowy. No słuchajcie, leżałem, dolatywał mi do nosa, wydawało mi się cały czas, że się spryskałem Calvinem Kleinem. Miałem kiedyś, więc wiem, jaki to jest zapach. Także słuchajcie, miał 3 oblicza ten zapach w trakcie trwania tych 10 godzin. No najgorsze było to kwiatowe, takie duszące, słuchajcie, przytłaczające. Sobie pomyślałem, jak mnie teraz ktoś poczuje, to pomyśli, że swojej babci podkradam perfumy, no. Ale generalnie, powiem wam, ciekawa mieszanka, no brakowało troszkę czegoś cytrusowego. A teraz spróbuję jeszcze inaczej. Teraz zamiast tego słabeusza, który mocno trzymał w połączeniu, najpierw sobie prysnę po razie Halloweena, później prysnę sobie na to dopiero po razie tego. No i pomyślę, jeszcze mam w domu kilka innych zapachów, takiego świeżaka cytrusowego, korzennego mam fajnego. Ja lubię takie wyraźne, świeże zapachy, fajne, a nie takie mdłe, ciężkie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale powiem wam, warto eksperymentować. Dzisiaj w drodze powrotnej z siłowni wszedłem do sklepu z kosmetykami, no i pojawiła się promocja, za 100 perfum prysnąłem sobie, powąchałem, mówię, przecież to pachnie jak
Jaguar ten niebieski, Sky coś tam, taki świeżak. No i obok stał ten Jaguar, prysnąłem. No ten Jaguar ma troszeczkę więcej cytrusów, ale nuta praktycznie podobna. I tamten 75 ml za stówkę, a ten Jack, słuchajcie, 100 ml. Można kupić na Notino za 45 zł plus przesyłkę. Także trzeba kombinować. Powiem Wam, warto eksperymentować. Wyszła z tego ciekawa mieszanka. Mam tych perfum na chacie troszeczkę więcej, więc będę kombinował. Robił mieszanki takie, że się filozofom nie śniło. Będę miał perfumy takie, których nikt praktycznie nie ma. No, chcecie być oryginalni? Bierzcie przykład z Negusa. Dobra, lecę po jakieś memloki, jakieś ciasteczka, coś. Zatankuję samochód. Jutro rano wstawię pranie. O 10 postaram się wyruszyć do babci. Widzenie jest do godziny 12, potem wrócę. Zjem coś. Ma być jutro fajna pogoda, 22 stopnie. Trzeba jechać zamoczyć kija. Pozdrowionka, do usłyszonka.